Simba, król lew. Odcinek 23. Nauka pływania. Wspaniały dzień. Tego mi było trzeba. Tu są. Rise and shine. Wstawajcie. Up and at 'em, sleepyheads. Pobudka śpiochy. No. Stop it, Buckshot. Przestań, jelonku. Leave me alone. Daj mi spokój. I'm trying to sleep. Chcę spać. Zostaw mnie w spokoju. Nic ci nie zrobiłem. Obudziłeś mnie. To ty zacząłeś. Nieprawda. Szturchnąłeś mnie w głowę. Nieprawda. Moglibyście przestać? Ale z was lenie. Słońce dawno już wstało. Jeśli zaraz nie wstaniecie, przegapicie wspaniały dzień. Mam dla was niespodziankę. Cześć. Witajcie, idziemy dziś nad rzekę. Nauczę was pływać. Umiem pływać. Ja też. Wszyscy umiemy pływać. Więc jaki jest sens? Nie wchodzę do wody, nie ma mowy. To było straszne. Nie cierpię wody. Myślałem, że piraci są odważni i niczego się nie boją. Też byś się bał wody, gdybyś przeżył to, co my. Boicie się wody? Zgadza się. Dokładnie tak. To całkiem normalne. Pływanie jest takie fajne. Nie pozwólcie, aby złe doświadczenia odebrały wam radość z pływania. Pokażę wam, jak przetrwać w wodzie. Wąż ma rację. Nie żyję w wodzie, więc nie muszę się tego uczyć. My też nie żyjemy w wodzie, Sam, ale może kiedyś umiejętność pływania uratuje ci życie? Nigdy nie wiesz, co cię czeka w dżungli. Wąż ma rację. Spróbujmy. Chodź, Sam, będzie fajnie.
Nie sądzę. Dlaczego? Boisz się? Po prostu nie chcę. To nic złego bać się. A kto powiedział, że się boję? Może on nie może pływać? Możliwe. Nie wiecie, co mówicie. Głupi piraci. Chyba ta słona woda dostała się do waszych głów. Hej, jesteś bardzo niegrzeczny. Dosyć tego. Sam, chodź z nami. Boję się, że moja piłka zatonie i ją stracę. O to chodziło? Myślałem, że to coś poważnego. Przestań, to jest ważne. Chodź sam, byłeś tam z nami, jak małpy wyrzucały kokosy do jeziora. Nie mogły ich zatopić. No, i co z tego? Twoja piłka jest lżejsza niż kokos, więc tym bardziej nie zatonie. Poszukam kokosa. Ale moja piłka nie jest taka jak kokos. Z zewnątrz jest inna, ale wewnątrz jest pusta, tak jak kokos. Dlatego kokos i twoja piłka unoszą się na powierzchni wody. Patrzcie na dół. Widzisz sam? W środku jest pusty. Tak jak twoja piłka. Widzisz? Dlatego mamy pewność, że nie utonie. Skoro teraz już wszystko jasne, chodźmy nad rzekę. Pamiętaj sam, nie musisz brać swojej piłki do wody. Zabiorę ją, będzie fajnie. Dobrze, dzisiaj będziemy się uczyć, jak przetrwać. Dobrze, chodźmy. Chodźmy. No dalej sam. Super, piłka pływa na wodzie. Udało nam się. Posłuchaj, zaraz zaczniemy lekcję pływania. Chcę, żebyście się skupili. Dziś będziemy się uczyć pływać z silnym prądem. Rozumiecie? Tak. Chodźmy. Nie tak szybko. Najpierw musimy sprawdzić, czy wszyscy są gotowi. Jesteśmy gotowi. Możemy wchodzić? Nie. Spójrzcie, jak rzeka jest tam wzburzona. To dlatego, że prąd jest bardzo silny i szybki. Popłynę w dół rzeki, żeby w razie czego złapać was, jeśli rzeka was porwie. W międzyczasie możecie rozgrzać się tam, gdzie rzeka nie jest tak wzburzona. Zawołam was, jak będę gotowy. Jest przyjemnie chłodno. Chodźmy pograć, póki jest okazja. Jasne. Wspaniale. Uwaga, zaraz zanurkuję. Uwaga. Sam, teraz twoja kolej. No chodź. Chodź, zobacz jak fajnie. Chodź sam. Jest super. Jest wspaniale. Zanurkujmy z tej skały. Tak. Twoja kolej, chudy.
skacze. Tutaj, Sam. Mam ją. Dobrze, chudy. Łap. Sam. Jesteście gotowi? Chodźcie. Wąż jest gotowy. Było super, dzięki. Nie martwcie się, złapię was. Chodźmy. Dobrze, a teraz spróbujcie się wydostać poza prąd. Musicie płynąć równolegle z prądem. Nie panikujcie, to najgorsze, co możecie zrobić w wodzie. Jeśli porwie was prąd, płyńcie razem z nim. Nie denerwujcie się i trzymajcie głowę nad wodą. Prąd jest dla mnie za silny, nie mogę dalej płynąć. Płyń z prądem, masz dać mu się ponieść. To już nie jest zabawne. Pomocy! Moja piłka! O nie! Wężu, pomocy! Mam was! Nasza tama została zniszczona. Wandale, zniszczyliście naszą ciężką pracę. O nie, jak mogliście zrobić nam coś takiego? Cała nasza ciężka praca na marne. Przepraszamy, nie zrobiliśmy tego celowo. Zostaliśmy porwani przez prąd i nie mogliśmy się zatrzymać. To żadna wymówka. Zniszczyliście całą naszą pracę, to niewybaczalne. Nie powinniście wchodzić do rzeki, skoro nie umiecie pływać. Baloo! Jelonek ma kłopoty. Co mu się stało? Trudno to wyjaśnić. Lepiej sam zobacz. Już ja wam pokażę. Obiecałeś żadnych kłótni. Zaczekaj.
Nie mogę się powstrzymać, kochanie. Dzień dobry. Przepraszam, że wam przeszkadzam, ale Jelonek i ta mysz to moi przyjaciele. Musicie mi pomóc ich stąd wydostać. Pomóż temu misiowi. No dobrze. Jesteśmy uratowani. Balu, tak się cieszymy, że tu jesteś. Nic wam się nie stało? Teraz już wszystko dobrze. Zejdźcie z drogi. Uważaj, to mój nos. Przepraszam. Bardzo boli? Nie. To instynkt dał o sobie znać. Naszymi ogonami oznajmiamy innym bobrom, że zbliża się niebezpieczeństwo. Przepraszam, że cię uderzyłam. Nic nie szkodzi. Myślałam, że coś mi grozi z takim dużym niedźwiedziem jak ty. Jesteś bardzo miła. Boli mnie głowa. Nic ci się nie stało? Chyba nie. Jelonku, co się stało? Zniszczyliśmy tamę. Wandale, zrobiliście to celowo. Przyznajcie się. Nie, to wyszło poza naszą kontrolę. Nie obchodzi mnie to. Musicie naprawić tamę. Nie umiemy. Jakoś musicie. Widzieliście moją piłkę? Gdybym ją widział, zniszczyłbym ją. Ile was tam jeszcze jest? 10? 20? Zaraz przyjdą jeszcze słonie? Nie, to wszyscy. Bardzo nam przykro z powodu tej tamy. Nic nie szkodzi, też kiedyś byłem młody. Przepraszam was. Dostałem w głowę piłką sama i straciłem przytomność. Nikomu nic się nie stało. Później przestaliśmy panikować. Później było już fajnie. Naprawdę. Teraz już wiem, co czują ryby, jak próbują płynąć pod prąd. Nie wiem, co się stało z moją piłką. Zgubiłem ją, jak zostaliśmy porwani przez prąd. Nie martw się. Znajdziemy twoją piłkę sam. Zanim zaczniemy jej szukać, zapytajmy się innych, czy jej nie widzieli. Simba? Jelonku, widzieliście piłkę? Jak tylko skończymy pomagać bobrom odbudować tamę, poszukamy twojej piłki. Pewnie popłynęła w dół rzeki i wypłynęła gdzieś na brzeg. Co powiecie na to, żebyśmy zabrali się do pracy? Zanim oni się zdenerwują. Nie moglibyśmy poszukać mojej piłki? Przestań się martwić o swoją piłkę sam. Na pewno gdzieś jest. Chyba, że złapie ją bóbr. Może pomylić twoją piłkę z kokosem. A co, jak naprawdę się pomyli? Nie zje piłki. Skąd wiesz? Ten piesek jest bardzo przywiązany do swojej piłki. Dziwne. Może on jest z miasta? Chodźcie, zabieramy się do pracy. Chodź, pomożemy im. Wielki. To twoja wina. Co? Wszyscy wpadliśmy na tamę, więc to nie tylko moja wina. Chodziło mi o tą piłkę. Przepraszam cię, Wielki. Nic ci się nie stało? Przestraszyłeś mnie. Teraz jesteśmy kwita. Nie krzycz tak na mnie. Pomogę ci. Nie chcę twojej pomocy. To ja powinienem się obrazić. To ty zgubiłeś moją piłkę. Nie masz prawa mnie oskarżać. Nawet nie wiesz, czy twoja piłka zginęła. Uspokój się. Nie mów tak do mnie. Powiedzcie mi, jak wygląda ta piłka, to ją znajdę. Dziękuję, to miłe z pani strony. Opiszcie mi tę piłkę. Jest mała, jasno-żółta i okrągła,
Tak jak wielki. Tylko bez czapki żeglarza. Taka jak to? To moja piłka. Znalazła się. Chodźcie zobaczyć. Co? Wielki, co robisz? Musisz to zobaczyć. Gdybym sama tego nie zobaczyła, pomyślałabym, że węże nie umieją nic budować. Chociaż tak mogę się odwdzięczyć. To był mój pomysł, żeby nauczyć dzieci pływać z silnym prądem. Miałem ich pilnować, ale jakoś mi nie wyszło. Rozumiem. Też tak robiliśmy, jak byliśmy mali. To było zabawne. Trzeba być tylko dobrze przygotowanym. To wspaniale, że uczysz te dzieci umiejętności przetrwania. Przypomniało mi się, jak wychowywaliśmy nasze dzieci. Balu mi pomaga. Obiecaliśmy to tacie Simby. Simby? Tak, to przyszły król lew, a jego przyjaciel Jelonek będzie królem lasu. Wszyscy obiecaliśmy pokazać im, jak przetrwać w dżungli. I w wodzie. Nic ci się nie stało, Wielki? Nie, to nic wielkiego dla pirata. To samo powiedział twój przyjaciel Chudy. Sam powiedział, że prawie zgubiłeś jego piłkę. Nieprawda. Jesteś pewien? Sam mówi co innego. Cóż, próbowałem ją trzymać, ale prąd w rzece był zbyt silny. Ale to sam pierwszy ją wypuścił. Dokładnie to samo powiedział sam. Idźcie już. Wszyscy na was czekają. Tak. Co powiecie na grę w piłkę w wodzie? To nie było śmieszne. Przepraszam, Ludwiku, szkoda, że nie widziałeś swojej miny. W ogóle nie macie szacunku. Jak dobrze widzieć, że dzieci znów się cieszą. Nasza tama jest nareszcie naprawiona. Dziękujemy wam bardzo. Musimy nawzajem sobie pomagać. Jak dobrze mieć przyjaciół. Niewiele osób nas tutaj odwiedza. Miło, że do nas wpadliście. Nie przesadzałbym, kochania, ale dzieci wykonały kawał dobrej roboty. Powiem ich mamie o tym. Ona uczy ich, jak mają się zachowywać. Balu? Idź pograć z dziećmi w piłkę. Brzmi ciekawie. To dobre ćwiczenie. Wiem, ale niedawno jadłem. Jeśli będziesz czekał, aż twój brzuch będzie pusty, nigdy nie pójdziesz się bawić. Dziś nasi przyjaciele nauczyli się, że nawet dorośli, mimo dobrych intencji, nie mogą zapanować nad każdą sytuacją. Ale dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, pewności siebie i pracy zespołowej, można pokonać wszystkie trudności. Nie przegapcie kolejnej przygody w dżungli.